Jest z nami Wojciech Ziółkowski, sekretarz partii Korwin. Wojtku, pracowałeś w sztabie w czasie kampanii prezydenckiej Krzysztofa Bosaka. Jak wyglądała praca w takim sztabie? Najpierw sprostuję, obecnie współpracuję z sekretarzem partii Korwin, z Markiem Kołakowskim. Natomiast pracuję faktycznie w sztabie Krzysztofa Bosaka. No już w tym momencie ta praca sztabu dobiegła końca. Natomiast nasze działania i tutaj współpraca, która została zawiązana dzięki właśnie kampanii, dzięki współpracy różnych środowisk, prawda, tworzących Konfederację. No mam nadzieję, że będzie kontynuowana, bo to było bardzo dobre doświadczenie działania w sztabie pod przywództwem tutaj Pawła Usiądka, szefa tego sztabu, i świetna robota wykonana i moim zdaniem bardzo dobry wynik, który uzyskał Krzysztof Bosak, znacząco lepszy niż kontrkandydatów Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Roberta Biedronia, bo to jest mniej więcej 3 razy lepszy wynik, a są to partie, które, przypomnijmy, dostały się do Sejmu i uzyskały wyniki lepsze od Konfederacji. A my ten wynik Konfederacji poprawiliśmy. Co się przyczyniło do takiego wyniku? Myślę, że przede wszystkim wiele spotkań, które Krzysztof Bosak odbył jeżdżąc po Polsce, praca tutaj wszystkich członków sztabu, ale nie tylko naszych struktur. Ja z tego miejsca chciałem podziękować strukturom, które mi są najbliższe, jako że działam w partii Korwin. Byłem odpowiedzialny w sztabie za kontakt i komunikację z naszymi strukturami z partii Korwin i z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim prezesom okręgów, wszystkim okręgom, wszystkim strukturom naszej partii za zaangażowanie i wsparcie Krzysztofa Bosaka, bo było to odczuwalne, czy to w bezpośrednich rozmowach, czy to po prostu widząc działalność w mediach społecznościowych, relacjach z działań w terenie, plakatowania między innymi, także to dało się odczuć i to myślę, że tutaj dla nas jako wolnościowców bardzo istotne są postulaty gospodarcze, na które Krzysztof Bosak mocny kładł nacisk. Jego pierwszą deklaracją było to, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej Polakom podatki czy wprowadzającej jakikolwiek podatek i to jest ta zasadnicza różnica. I to myślę, że też jest właśnie ten klucz tutaj do tego sukcesu, poza tym, że wynik Konfederacji pomógł tutaj osiągnąć taki wynik, jaki teraz, ale właśnie to, że Krzysztof Bosak połączył te wszystkie właśnie postulaty naszego środowiska, przecież nie tak wąskiego, a wręcz przeciwnie, właśnie szerszego, wolnościowców, narodowców, tradycjonalistów, potrafił połączyć te postulaty i dzięki temu wszyscy mogliśmy się wokół nich po prostu tutaj skupić na tej pracy wspierającej go w kampanii. No to pokazuje, że mimo różnych poglądów na różne rzeczy, środowisko prawicowe jest się w stanie zjednoczyć. Tak, to jest bardzo ważny aspekt, ważny punkt, to co przed chwilą powiedziałaś, że o tym zjednoczeniu środowiska prawicowego. Wiele osób na to liczyło od wielu lat, na to zjednoczenie, na to, żeby wreszcie wejść na ten wyższy poziom poparcia, wyższy dotarcia również do Polaków, co wiąże się oczywiście z wyższym poparciem, z większą dostępnością do mediów i to się udało osiągnąć dzięki właśnie współdziałaniu, dzięki tej kooperacji i ja mam nadzieję na więcej, na przyszłość. To jest bardzo taki dobry punkt tutaj, który mamy wyjściowy do dalszej pracy, do docierania do coraz właśnie większej rzeszy Polaków, którzy są już zmęczeni tą polaryzacją PO-PiS, tak, i brakiem alternatywy, bo my obecnie jedyną alternatywą, która jest w Polsce, to jest Konfederacja i to jest kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. W tych wyborach tym wszystkim ludziom, którzy oddali na niego głos, należą się podziękowania za to, że mądrze wykorzystali swoją możliwość wpływu na politykę i na taką
na taką właśnie na takie pokazanie tego, kogo tutaj popieramy, bo wiele osób w pierwszej turze stwierdziło, że prawda, a no tutaj zagłosowaliby na Krzysztofa Bosaka, ale wiadomo, że w drugiej turze będzie Trzaskowski i Duda, więc zagłosują na nich, co jest zupełnie bez sensu, bo pierwsza tura daje właśnie możliwość pokazania, kogo popieramy i wszyscy ideowcy poparli Krzysztofa Bosaka. Co dalej z partią Korwin? Są jakieś plany działania? Tak, jest oczywiście plan tutaj wzmacniania naszych struktur w ramach działalności w Konfederacji. My jesteśmy wolnościowym skrzydłem Konfederacji. Dbamy o wolnościowe postulaty gospodarcze przede wszystkim. To jest dla nas bardzo istotne, dlatego że odciążenie Polaków, zostawienie więcej pieniędzy do ich dyspozycji własnej w ich kieszeniach, a nie pobieranie ich i potem rozdawanie na rzecz po prostu lepszego wyniku w wyborach, to co robi na przykład Prawo i Sprawiedliwość, tak? Co widać po prostu gołym okiem. No, oni już osiągnęli naprawdę poziom mistrzowski w rozdawnictwie pieniędzy. My się od tego odcinamy, mamy zupełnie inne spojrzenie na to. My uważamy, że Polacy sami sobie są w stanie lepiej gospodarować własnymi pieniędzmi i o to chcemy walczyć i w taki sposób wspierać Konfederację właśnie od tej strony wolnościowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.